I oczywiście mogę go widzowie z tej strony Kebusa, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o kapsułkach ze Sztokholmu i Antwerpu i podam przykład takiej inwestycji, która wydaje mi się całkiem spoko e, odnośnie Sztokholmu. Także zapraszam Was do oglądania i zapraszam Was na stronę Skinsmanki, gdzie swoje skiny wymienicie. I tutaj z moim kodem, czyli z kodem Kebus, dostajecie darmowe 5 dolarów przy tredzie powyżej 100 dolarów oraz bonus do depozytu 35%. Także naprawdę warto korzystajcie, dużo metod płatności e, oraz naprawdę masa skinów, także warto sobie chociaż zerknąć. Link oczywiście macie w opisie. I co, przechodzimy sobie do sedna odcinka. Jeszcze tak szybko powiem przed zaczęciem, bo widzę, że ostatnio dużo osób, znaczy nie wiem czy dużo w sumie, ale gdzieś tam widziałem o to jakieś spruty chociażby na Discordzie, ale nie tylko na Discordzie, na komentarzach na YouTube też to widzę. Więc pamiętajcie, że to co mówię to są tylko, że tak powiem, moje przemyślenia odnośnie inwestycji i nigdy nie mamy w 100% pewności, że coś takiego odda. Także ja dalej zachęcam do analizy na własną rękę, zresztą ja to mówiłem praktycznie od początku kanału i każdy, kto mnie gdzieś tam dłużej ogląda, wie, że radzę analizować wszystko na własną rękę. Bo porady są oczywiście spoko, bo ja mogę Was nakierować na coś, ale polecam też to przeanalizować tak samemu. Dobra, przechodzimy sobie do Sztokholmu i zaczynamy. Generalnie skupimy się na pojemniku z naklejką kandydata, ale również będziemy go porównywać do pojemnika pretendentów. I teraz dlaczego? W momencie największych dołków, które mieliśmy, no powiedzmy, że nawet tutaj, ja już nie mówię, że udałoby nam się kupić je za 11:50, bo powiedzmy, no nie wiem, nie macie czasu albo nie śledzicie rynku cały czas, nawet za te 13, w tych momentach kapsuły kandydatów i pretendentów były wyrównane supplyowo. Jak ja to rozumiem i jak ja to widzę, że więcej osób jest zaopatrzonych w po prostu pojemniki z pretendentami pod względem oczywiście inwestycji. I teraz tak, jeżeli chodzi o kandydatów, to tutaj sytuacja jest o tyle spoko, że na moment obecny, kiedy cena powoli, powoli wraca do swojej pierwotnej, co oczywiście nie stanie się przez najbliższy czas tak w zupełności, bo niedługo będziemy mieli, znaczy niedługo, tego nikt nie wie, ale gdzieś tam będzie na pewno promocja na Paryż, wtedy będą na pewno kolejne dołki. Co za tym idzie? Generalnie, do czego dążę? Chodzi mi o to, że jeżeli chodzi o supply, kapsuły są dosyć podobne. Pretendenci mieli swój pik na około chyba 60 zł, z tego co pamiętam, dokładnie tak, e, a kandydaci mieli ten pik na złotych 30 około, dokładnie tak. E, także, e, co wyróżnia, co jakby propsuje e, ten tutaj pojemniczek? No przede wszystkim Tajlu, którego na razie już nie zobaczymy, którego już nie zobaczymy w ogóle w CSGO, w sensie chodzi mi o jakieś majory, konkretne naklejki. O to mi chodzi, żeby tak sprostować. E, no to już ich nie zobaczymy. E, dlatego, że Paryż jest z ostatnim turniejem. No i Tylu tam oczywiście nie ma. Virtus Pro. Virtus Pro. Poko drużyna. Wiemy zresztą ze. W... Y, Wiemy zresztą z wcześniejszych naklejek, jak to wyglądało. Entriopic. Bardzo spoko, na... spoko naklejka. Co prawda. Może naklejenia aż tak tego nie pokazują, ale jeżeli chodzi o naklejku, naklejkę sama w sobie, która gdzieś tam wisi na Steamie, jest to naklejka Liquid. Jest to naklejka raczej stabilna, co może gdzieś tam utrzymywać cenę. Dalej mamy Godsend, naklejka nie najlepsza, Renegades również. Mamy Copenhagen Flames i mamy Shark Esports. Także generalnie, mm, rzeczywiście, może Renegades, Sygotsand i Entryopic w tej kapsułce nie powalają, ale reszta wydaje się całkiem spoko. I o, ile, I o ile rzeczywiście pretendenci te drużyny mają mocniejsze, bo mają Movistar, mają Big, mają Astralis, mają Mouse Pain Gaming. No są to drużyny, które tak inwestycyjnie rzeczywiście się udały. To gdzieś tam ta naklejka kandydata twój naklejka kandydata no pojemnik z naklejką kandydata Również nie odstaje, i zresztą myślę, że sama kapsułka to doskonale pokazuje. I w perspektywie czasu, myślę, że nawet midtermowej mógłbym tutaj rzucić, wydaje mi się być spoko, bo jakby te dołki uświadomiły mi, że różnica między supply'em pretendentów a kandydatów, patrząc już pod względami czysto supplyowymi, nie jest aż tak duża. I myślę, że można to fajnie wykorzystać. Także to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. trzymajcie się. Yo!